Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć! Zapraszam Was na koktajl z jarmużu i awokado, czyli bomby witaminowej i zdrowych tłuszczy. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze, które zostawiacie pod filmami. Do koktajlu potrzebujemy jarmuż, awokado, pomarańcze, sok z cytryny, woda i siemię lniane. Oczywiście wszystkie te składniki porządnie myjemy, awokado obieramy i usuwamy pestkę. Potrzebny nam będzie jeszcze blender, w którym to wszystko przygotujemy. A na naszym kanale znajdziecie już inny koktajl z jarmużu i kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Duże składniki musimy pokroić, a jarmuż wrzucamy w całości. Wsypujemy łyżkę siemienia i wlewamy wodę. Wody wlewamy tyle, jakiej gęstości chcemy uzyskać koktajl. Albo gęstszy, albo rzadszy. To już dopasowujemy do własnych gustów. Przykrywamy, włączamy i miksujemy. A zanim zacznę, to zapraszam Was do zrobienia kompotu z rabarbaru, bo właśnie mamy sezon. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. U mnie się już tu właśnie studzi kompocik. I koktajl mamy gotowy. Nalewamy i pijemy. A Wam życzę smacznego. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia koktajlu z selera naciowego i kompotu z truskawek. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa! Pa!